jak to jest możliwe, że mijają lata, a pewne osoby, pewne podmioty w największej aferze finansowej w Polsce są nadal nietykalne? Nie zadrą nic, rozumie pan? Swoich głosów nie pozacierają. Wcześniej czy później posypią się łby za to, rozumie pan? Kto roztacza parasol ochronny? A wszyscy chcą zaorać, beton zaorać, żeby śladu nie było, co narozrabiali. W Polsce ma się więcej problemów za przywłaszczenie batonika w supermarkecie niż za kradzież kilku miliardów złotych.